Siedzimy w domu, w którym Państwo mieszkaliście w 1939 roku. Jak się tu żyło? Jak się żyło przed wojną? Dostatnio, bez dużych problemów. Owszem, trzeba było troszkę oszczędzać, bo trzeba było spłacać dom. Ale bez problemów. Piątka nas dzieci była, no, siódemka, rodzina siódmioosobowa. Dobrze, dobrze się żyło. Jak wyglądało życie rodzinne, towarzyskie? Rodzinne, bez wielkich problemów. Uczyliśmy się, chodziliśmy, było dobrze, dobrze było. Jak wojna się zaczęła, to dla nas był ogromny szok. Jak dla wszystkich zresztą. Bo wciąż się łudziliśmy, że jednak nie dojdzie do tej wojny. Wciąż, do ostatniej chwili, że to są jakieś tam manewry, coś tego, chociaż już były słychać strzały i... Ale nie, to jeszcze nie wojna. Dosłownie do końca. Tak człowiek się łudził. No i niestety przyszła ta wojna i zaraz w pierwszych miesiącach nie spodziewaliśmy się, że będą nas wyrzucać. Mama nas tak po prostu uspokajała i mówi, no tak, Niemcy przyjdą, bo był najpierw taki rzut, że wszyscy Polacy uciekali na wschód przed Niemcami. My też chcieliśmy, bo to był ten pęd taki. Byliśmy nawet spakowani, ale ojciec wrócił, bo oczywiście poszedł, pojechał się zaciągnąć do wojska jako ochotnik, ale już tutaj było wszystko zlikwidowane, nie miał gdzie i wrócił. I powiedział, nigdzie nie pójdziecie, bo ja widziałem, co się dzieje na szosach. Szosy całe przepełnione, naloty są i będziecie tutaj. A mama mówi, no ostatecznie przecież Niemcy to są też ludzie. Przecież no co, no i zostaliśmy. Nie na długo. Nie spodziewaliście się, że zrobią wam krzywdę? Że zrobią krzywdę? Nie spodziewaliście się. No nie taką. Bo mama powiedziała, to są też ludzie. Żyła przecież pod zaborami. Tyle lat. No i nie spodziewaliśmy się, że to są tacy ludzie. No i później nas właśnie w tych trzech, w grudniu to było. Dzień przed gwiazdką, przed Wigilią. Nas przyszli gestapowcy. I nas wyrzucili, po prostu wyrzucili z naszego domu. Powiedzieli, że mamy się wynosić w 20 minutach. Co można wziąć ze sobą, tylko to, co się zdoła. Więc przede wszystkim zaczęliśmy się ubierać ciepło, bo tylko to. No i dali nam zastępcze takie mieszkanie, to jeszcze szczęśliwie, bo większość wywozili do baraku takiego przejściowego, a z tego baraku byli później do GG do wywiezieni. A tam przecież działy się okropne rzeczy. Przepełnienie było straszne w tych barakach, a ludzi wywozili i na polu zostawiali. Słyszeliśmy, dochodziły nas takie odgłosy, więc byliśmy zadowoleni, że zostaliśmy chociaż w Poznaniu. Dostaliśmy zastępcze, taką izdebkę małą na 7 osób. Zimno, chłodno, głodno i tak pierwszą gwiazdkę przeżyliśmy. No i później było tyle gwiazdek więcej. Jak żyliście? Słucham? Jak żyliście? No biednie, strasznie biednie i w ciągłym stresie. Bo nie można było, bo trzeba było wciąż uważać, żeby się nie narazić Niemcom. A Niemcom można się wszystkim było narazić. Dosłownie, krzywo spojrzałaś na Niemców, to już mogłaś dostać w gębę. Nie wolno było przecież zareagować. I w ogóle wszystko mogło... Na ulicy można było mówić po polsku? A nie, cicho raczej. Nie mówiliśmy po polsku. To znaczy po niemiecku, przecież nie znałam niemieckiego, ale raczej nie, po polsku nie mówiliśmy głośno, nie, żeby się nie narażać Niemcom. Byliśmy w takim właśnie, w ciągłym stresie i to było okropne. To było okropne. Dla mnie, ja wychowana w szkole, gdzie taki był wielki patriotyzm przed wojną w szkołach, i to dla mnie było takie okropne psychicznie,
nie mogłam znieść tego poniżenia. Bo już nie tylko chodzi o to, że tam dostałam w gębę od razu pierwszego, nie, kilka dni po tym od Szwaba. Za to, że po prostu przyszedł do domu. Mamy nie było wtedy, bo już ojciec był zabrany wtedy do tego i mama chodziła po urzędach się dowiedzieć, gdzie on jest w ogóle. Ja byłam sama w domu, dzieci były na dworze i że nie rozumiałam, otworzyłam drzwi, przyszedł taki gestapowiec z tym, nie rozumiałam po niemiecku, więc jak dostałam na odlew łapą, ale tą łapę do dzisiaj pamiętam, chyba z żelaza była, bo jak dostałam w gębę, to przeleciałam przez cały pokój, no i 3 dni nie słyszałam. Nie słyszałam w ogóle, żeby dłonią tak uderzyć. I to było nie tylko, płakałam nie z bólu, tylko z poniżenia. To było okropne dla mnie. No i wciąż żyliśmy w takim, 6 lat prawie. Ile pani miała lat w 40 roku? W 40, 14. 14 lat. Co dalej? 13, jak się wojna zaczęła, już później 14. No i jeszcze, no, skończyła się wojna, już miałam 19 prawie. Dobrze, ale... Czy pani pracowała w czasie wojny? Tak, pracowałam. Więc całkiem z początku, jak w rodzinie pracowało więcej niż 4 osoby i było małe dziecko, a ja miałam małego braciszka, to mogła być jedna osoba w domu, jako tak zwana hausmädchen. Więc mama mnie, bo trzeba było koniecznie zarejestrować się w Arbeitsamcie, bo kto nie był zarejestrowany w Arbeitsamcie, to był narażony na wywózkę. I mama mnie zameldowała jako hausmädchen. Byłam w domu. Ale oni już później zrezygnowali z tego, bo to wszyscy ich to nie obchodziło później, czy było małe dziecko, czy nie, i wszyscy musieli iść do pracy. Więc chyba rok tak byłam w domu, a później musiałam iść do pracy. I to był problem, bo jak już byłam zarejestrowana jako hausmädchen, to musiałam pracować jako hausmädchen. I mama się bała, że dostanę się do jakiejś szwabki, a one poniewierały, raz, że nie znałam języka, po drugie przecież bardzo, bardzo źle się odnosiły do Polek służących. No i ponieważ mama znała dobrze język niemiecki, bo przecież chodziła do niemieckiej szkoły w tym, pod zaborem, postarała się dla mnie o pracę w laboratorium fotograficznym u Niemca. Duże to było laboratorium, tam same Polki pracowały, same. No i tam pracowałam chyba z 2 lata. No stosunkowo była dobra praca, że tak powiem, na te warunki, z tym, że jednak... Ale później Niemcy, którzy zatrudniali Polaków, to musieli, a prywatne firmy, to musieli oddać tych Polaków do pracy w fabrykach. I wtedy poszłam do fabryki, on musiał oddać. Poszłam do Afryki, do fabryki i tam w Afie pracowałam. Fabryka akumulatorów. To na Wildzie naprzeciw Cegielskiego. To okropna była ta fabryka, bo te kwasy potworne wciąż o kaszel przyprawiały, no i ta spalona guma, bo to koła, jakieś pasy się kleiło i wypalało, i zapach palonej gumy, nie mogłam, nie dosyć, że nie było co jeść, to ja jeszcze nie mogłam jeść, nie miałam zupełnie apetytu. No i tam pracowałam do końca wojny. Ile godzin się pracowało dziennie? Słucham? Ile godzin się pracowało dziennie? 12. 12. 12 godzin się pracowało? Tak, tak, tak. No i najgorsze, że bardzo daleko miałam, bardzo daleko. I czasem musiałam właśnie iść do pracy pieszo, wtedy musiałam biec, bo jak przyjechał autobus, już był trochę przepełniony, to tylko Nur für Deutsch, Polaków już nie zabierali, a ja wtedy, żeby się nie spóźnić, to biegłam z Naramowic aż do Śródmieścia. Taki maraton to był, że już nie... Bo jak 3 spóźnienia były, to wtedy oni zabierali do obozu koncentracyjnego w Żabikowie i tam zabierali tak, na przykład sobotę rano, sobota, niedziela i poniedziałek przywozili prosto do pracy.
to bez jedzenia, bez spania, bez niczego, to było tak, żeby psychicznie zniszczyć. To człowiek tak wymęczony przyjechał, a ja się tego panicznie bałam. Na szczęście mnie nie wywieźli, ale o mało już brakowało, ale się zaczęły właśnie działania. Trzecie miałam spóźnienie, ale działania się zaczęły, już wojna. No, i mnie jakoś nie, Bogu dzięki, się nie zahaczyłam do tego. Jak się pani czuła, biegnąc z Naramowic na Wildę do fabryki? Co pani widziała po drodze? No więc właśnie, co mnie bardzo bolało. Bardzo mnie bolało, jak widziałam tych butnych Niemców, jak maszerowali z tymi swoimi pieśniami, piosenkami żołnierskimi. A my tu biedni musieliśmy iść do pracy, zmęczeni, zmarnowani. Słudzy ich, a tu panowie szli. I to mnie tak bolało i psychicznie, i w ogóle stres taki był dla mnie, że najwięcej mnie to bolało. Tym więcej, że przed wojną bardzo byliśmy w szkołach chowani, wychowywani bardzo patriotycznie. I nas właśnie to najbardziej bolało, że tak nami tutaj rządzą. Przy Placu Wolności były przed wojną bardzo eleganckie kawiarnie, restauracje. Tak. Jak pani biegła przez to miasto, to jak to wyglądało? No ładnie wyglądało miasto, ładnie kawiarnie w okupacji też. Przecież głośno bawili się Niemcy, bardzo byli głośni, bo to do nich należało miasto przecież. I w ogóle zachowywali się głośno wszędzie, w tramwajach, w autobusach, w kawiarniach, w kinach, w teatrach. Wszystko było dla nich. My tylko mogliśmy się po kątach przesuwać, bo nie wolno nam było spojrzeć na nich może wrogo albo to ich... Dobrze, kończy się wojna i próbujecie wrócić do domu, tak? Tak, tak. To niech pani szybko opowie, jak to wygląda. No więc jak się wojna skończyła, to nie mogliśmy zaraz wrócić do domu, bo mieszkamy tutaj blisko Cytadeli, a Cytadela jeszcze się wciąż broniła. I nas nie przepuszczali po prostu. I wiem, że mama kiedyś się przemyciła, no bo tutaj nie dosyć, że Niemcy nas okradli, to później Polacy też uważali, że to jest po niemieckie i też okradali. I ta resztka, co tu została, to też była rozkradziona. I mama mówi, no tak, żadnego mężczyzny nie ma i musimy bronić tego, co jest. I jakoś tam trzeba się dostać do domu. Dom był zrujnowany, góra była zupełnie zniszczona. No ale później przedostaliśmy się do swojego domu, pozatykaliśmy dziury i tak mieszkaliśmy. Najgorsze było to, że chodzili wtedy milicjanci i wciąż były jakieś tam rewizje, coś, bo oni czegoś szukali po niemieckiego i zaraz zabierali. Na przykład na niektóre meble, które zostały, to jest po niemieckie i przyjechali wozem i zabrali. Milicjanci? Tak, tak. Jacy? No Polacy. Milicjanci polscy? Polscy, milicjanci, tak. I kiedyś było właśnie to, nas mamę bardzo zburzyło, bo przyszli i powiedzieli, a pani właściwie, to dlaczego pani tu przyszła? Bo mówi, bo jestem właścicielką tego domu. Niemcy mnie wyrzucili, ja wróciłam do swojego. On powiedział, właścicieli nie ma. Jeżeli stwierdzimy, teraz właścicieli nie ma, jeżeli stwierdzimy, że ten dom, w którym pani mieszkała w okupację, stoi i nie jest zniszczony, to pani z powrotem tam pójdzie. To znaczy, że do naszej altanki, w której byliśmy prawie 6 lat. No i to mamę najwięcej zburzyło. Mówi to, Niemcy nas wyrzucili, a teraz Polacy nas wyrzucają? Czyli drugi raz. Tak. No ale jakoś dali spokój. Bo później nie wiem, jak coś, nie wiem, mama jakoś załatwiła. Jakoś tam załatwiła, nie wiem, w jaki sposób. I tak sobie mieszkałyście same kobiety bez... Tak, same. Ojciec wrócił dopiero zupełnie w końcu maja z obozu koncentracyjnego i bardzo chorował. Przez rok to chorował. Spuchnięty cały, przyszedł taki... Siny, okropny. No i później, jak on już poszedł do pracy, no to już nam było lżej. Ja poszłam do szkoły, moja starsza, młodsza siostra też poszła do szkoły. I pierwszy rok poszedł mój braciszek już, ten najmłodszy, co miał 2 lata, jak się zaczęła wojna, to on też poszedł do szkoły. No i
bieda była, jak nie wiem co, bo nie było co jeść. Nikt tak nie pracował. Później ta najstarsza siostra poszła do pracy, ale też niedługo pracowała. No byliśmy wycieńczeni trochę tą wojną. Chorowaliśmy. To znaczy byle co nam zaszkodziło. Małe przeziębienie i zaraz człowiek chory. Ale próbowaliście dom odbudowywać? No tak, no trzeba było jakoś, ale to takim własnym przemysłem, tak? Znajomi pomogli coś tego, pozatykać te dziury najgorsze w domu. Ale tak, żeby więcej nic robić nie mogliśmy.